Witajcie moi drodzy, cały czas trwa ten niesamowity, tajemniczy serial z nowymi właścicielami Wisły Kraków, z inwestorami. Serial, który jedni nazywają ponurym thrillerem, inni sitcomem i to jest smutne. Bo cały czas chodzi przecież o 112-letni wielki polski klub, którego triumfy dopiero co mamy w pamięci. No i chyba wszyscy kibice w Polsce dobrze Wiśle życzymy. Tymczasem jest totalna kakofonia informacji, ten chaos i to, że powstaje tyle memów i tyle żartów z całej tej sytuacji, nawet to nie wynika z nieżyczliwości wobec Wisły, jak odbierają kibice Wisły. No to wynika po prostu z tego, że z jednej strony zobaczcie władze Towarzystwa Sportowego Wisła, które sprzedały udziały, w ogóle lakoniczny komunikat opublikowały, że jest tajemnica handlowa, umowa została podpisana i koniec, okej, nas nie ma. Michał Białoński, dziennikarz Interi, skomentował to wręcz w tak znamienny sposób, że władze TS Wisła zachowują się, jakby sprzedały zdezelowany jakiś wrak na giełdzie samochodowej w Balicach i po prostu i po kłopocie, tak? I kłopot już jest na nowym właścicielu. Spoczywa, niech on zobaczy, czy tam nie było dachowania, czy tam nie było nic przerabiane, czy wszystko jest cacy. Słuchajcie, i cały czas tysiące pytań, na które my dziennikarze, na które nam dziennikarzom bardzo trudno znaleźć odpowiedź, dogrzebać się do tej odpowiedzi, no bo nie jesteśmy New York Timesem czy Der Spiegelem, który może natychmiast wysłać na przykład swoich wysłanników do Kambodży, żeby sprawdzili, czy rzeczywiście chodzi o członka kambodżańskiej rodziny królewskiej, inwestora stamtąd. Robimy co możemy, dzwonimy do piłkarza, który występuje w tamtej lidze. On pierwszy o człowieku słyszy, tak? Ale dzwonimy do jakichś dziennikarzy. Słuchajcie, sami dziennikarze rozkładają ręce, wręcz we Phnom Penh Post ukazuje się informacja, że tajemniczy biznesmen z Kambodży kupuje klub polskiego giganta piłkarskiego, ale pada tam zdanie, człowiek nieznany w Kambodży. Tak więc bardzo długo w ogóle stawialiśmy pod znakiem zapytania, czy ktoś taki jak ten osławiony Wanna Lee w ogóle istnieje, tak? Nie było pewności, czy to mężczyzna, czy kobieta, bo gdzieś ktoś znalazł, słuchaj, ktoś wygooglał w jakimś tam serwisie handlowym, rejestrze firm w Luksemburgu, gdzie ta firma też jakieś tam ślady po sobie zostawiła, że to jest kobieta, tak? Więc już totalna chaos z tego powodu. Żarty, jedni nawiązują do słynnego filmu Konsul, inni do tej słynnej sceny, gdzie Siarra czeka na killera, który ma nadlecieć, prawda, z zagranicy. Inni nie lubię poniedziałku i scena, jak dobrodziej ten wychodzi z samolotu i tutaj grają orkiestry kolejne na jego widok. Nie pomagał też w tej całej sytuacji przedstawiciel inwestorów Adam Pietrowski, który właściwie dosyć chaotycznie się wypowiadał. Najpierw mówiąc, gdzie też ci kambodżańscy inwestorzy mają udziały, że w czeskich klubach wsparcie Praga, okazało się, że nie, sprawdzamy, no to może w Slavii, tam też nie, no to może w Baniku, a może w Manchesterze City, no ale słuchajcie, to tam mają, jedna wielka kakofonia, nie da się zadzwonić do Manchester City Finance Group i po prostu o to zapytać. Poza tym te wypowiedzi były co najmniej dziwne. W końcu dzisiaj chyba padło wręcz na pytanie dlaczego, bo pan Pietrowski poszedł do stacji radiowej, nie wiem, chyba do RMF-u, RMF FM i tam opowiedział, że dlaczego w ogóle ten Wanna Lee chce inwestować, człowiek z branży budowlanej, budowlano-hotelarskiej, dlaczego właśnie Wisłę, dlaczego chce ratować spośród tylu klubów na świecie akurat Wisłę, to dostaliśmy odpowiedź, że dlatego, że zna Kraków, lubi Kraków, znał osobiście, tak tam padło takie zdanie, pana Karola Wojtyłę, tak? Czyli Jana Pawła II.
Okej, okay, no nie jest to niemożliwe, ale wcześniej, kiedy mówił, że reprezentował, czy nawet na stronie internetowej któryś z udziałowców miał reprezentować Radosława Matusiaka, okazało się, że Radosław Matusiak w ogóle nie zna człowieka, nigdy go nie reprezentował. Zna Zbigniewa Bońka, byli razem na obiedzie. Zbigniew Boniek mówi, byłem na obiedzie, tam było dużo ludzi, był w ogóle prezydent miasta, może ktoś jeszcze, może tym kimś tam był ten pan, ale nie kojarzę, więc zobaczcie, no z tej kakofonii próbowaliśmy wyłowić jakieś radosne informacje dla Wisły, żeby to się wszystko spinało, bo słuchajcie, kiedy ktoś kupuje klub za jednak grube miliony, tak, za grube miliony złotych czy euro, no to się odbywa zupełnie inaczej. To przyjeżdżają prawnicy z obu stron, siedzą, prowadzą wielotygodniowe negocjacje, kłócą się o każdy paragraf. Firma jest totalnie dokładnie prześwietlona. Tutaj to wszystko, wiemy, że to się gdzieś toczyło obok, ale jednak no nie było takiej, wszystko to było takie raptowne, tak, i stąd te wątpliwości jednak, za którymi czai się życzliwość wobec Wisły, tak? No bo już raz została sprzedana Jakubowi Meresińskiemu. Wszyscy zastanawialiśmy się, gdzie jest haczyk, dlatego że biznesowo to się zupełnie nie spina. No to znaczy nie wierzymy w sytuację, że jakiś dobrodziej, tak, ten Wanna Lee, bo on w 60% i jakże się nazywała ta druga, Nobel Capital Partners, że po prostu z miłości do Wisły nie pozwolimy, żeby taki tradycyjny polski klub upadł. No nie, no zawsze jakiś w tym muszą istnieć, widzieć dla siebie biznes. A tymczasem tu na dzień dobry trzeba wyłożyć te 12 milionów złotych, żeby spłacić wszystkie zaległości licencyjne, żeby spłacić zobowiązania wobec zawodników, którym nie płacone jest od czerwca. Oni cały czas się wstrzymują ze złożeniem tych wezwań do zapłaty, ale już im się, że tak powiem, no ile można, tak? Właśnie się kończy ostatni mecz rundy jesiennej, to znaczy ostatni mecz w roku 2018, mecz z Lechem i teraz, no nie no, są święta, rodziny, partnerki pytają, tak? No na czym stoimy, tak? No jest też okres, żeby załatwiać sobie ewentualnie grę gdzieś indziej. Też nie można mieć pretensji do zawodników, że oni chcieliby jednak przed świętami dostać chociaż część tych pieniędzy, no jeśli nie całość. Więc wszyscy czekamy na tego 28 grudnia, jak po prostu na gwiazdkę, ale zapłacą ci inwestorzy te 12 milionów, no to już będzie coś, tak? Tylko jak zapłacą, to słuchajcie, nie odzyskają prędko tych pieniędzy, tak? No nie spłacając te 12 na początek, a za chwilę kolejne chyba 16, tak? Tych zobowiązań jest około 28 milionów. Okazało się przy okazji, słuchajcie, sam miałem telefon z Telefoniki, czyli od poprzedniego właściciela Wisły, od doradcy Bogusława Cupiała, który poprosił przy okazji, żeby na Twitterze wyprostować informacje dwie. Po pierwsze taką, że jakby Bogusław Cupiał autoryzuje tych nowych inwestorów, że on ich zna i uwiarygadnia, bo usłyszałem, my w ogóle nie wiemy, kto to jest, nie znamy tych ludzi. Nie uwiarygadniamy nikogo, proszę to zaznaczyć i proszę napisać, że patrzymy życzliwie, trzymamy kciuki, żeby się udało, ale to wszystko. Ale też przy okazji powiedzieli, że by nie dezinformować, bo gdzieś cały czas się pojawia informacja, że ten dług wobec Telefoniki wynosi 40 milionów złotych i to ci nowi inwestorzy będą musieli jeszcze spłacić. Tego nie ma długu. Ten dług został w chwili sprzedaży Wisły przez Bogusława Cupiała, ten dług został sprzedany Jakubowi Meresińskiemu za złotówkę, a potem on sprzedał TS Wisła za 3 złote, czy za 3 euro, już nie pamiętam, no w każdym razie za równie śmieszną, symboliczną sumę i TS Wisła nigdy tych pieniędzy nie wyegzekwuje, nie może tego długu dalej odsprzedać, no po prostu to były pieniądze, których odzyskać się nie da i zostały sprzedane, więc już tutaj nic nad nowymi inwestorami nie wisi. Ale i tak z praw telewizyjnych, z dni meczowych, z powodu tego, że trzeba zainwestować w
klub, a słyszymy o 130 milionach złotych, no po prostu nijak biznesu się na tym zrobić nie da. Nie da się na przykład przyjąć tego klubu, chwileczkę go podpompować i odsprzedać, tak? No nie, to tak, to się nie zdarzy. Więc o co chodzi? Cały czas się zastanawialiśmy, gdzie jest haczyk? I dzisiejsza rozmowa, słuchajcie, zrobiona przez dziennikarzy, moich kolegów z Onetu, właściwie daje odpowiedź, gdzie ten haczyk może być. Dodam tylko, że dzisiaj cały czas wszyscy, jak niemalże pierwszej gwiazdki czy świętego Mikołaja gdzieś tam na niebie, wyczekiwali, patrzyli w internecie na flight radar, tak, czy leci ten samolot z Wanną Lee, czy poznamy, czy oni w ogóle istnieją. Dużo przy tym było żartów, no bo na przykład okazało się, że on leci z Paryża tanimi liniami, EasyJet. No od razu pojawiły się takie opinie, że jetem to on własnym, prywatnym, jeżeli zaraz wykłada 12 milionów, jeżeli jest wielkim tutaj biznesmenem, udziałowcem, który ostatnio chciał kupić port w Genui i przy okazji też klub Genoa, w którym gra Krzysztof Piątek, nie doszło do tej transakcji. No, jakiś poważny człowiek, poważny biznesmen. Tylko tak, jak mówię, nigdzie nie można wygooglać jego firmy. Firma Alelega, a czasami jako Alalega się pojawiała, pod adresem, który gdzieś tam był wpisany w dokumenty, dziennikarz RMF-u pojechał w Londynie, znalazł sklep z cygarami. Tak, także to nie, przepraszam, to było pod adresem, pod którym miał się mieścić ten drugi partner, ten 40-procentowy Nobel Capital Partners. No, okazało się, że przyleciał. Relacja na żywo w internecie, zdjęcia, że rzeczywiście witają się z panem Vanną Lee, tak, że jest też ten Szwed, jakże on się nazywał, Mats Hartling. O nim właśnie można powiedzieć inwestor, tak? Szef tego Nobel Capital Partners, tylko że właśnie z dokumentów wynika, że tym szefem już od 2017 roku nie jest, no ale tu ich reprezentuje, trzyma pełnomocnictwa. Pan Adam Pietrowski twierdzi, że tak, no jak widzicie, tysiące pytań. No i gdzie jest ten haczyk, słuchajcie? Czemu miałoby zależeć tym ludziom, nawet bogatemu biznesmenowi z Kambodży, członkowi rodziny królewskiej, mam gest, mogę sobie wywalić tutaj na klub z Europy Centralnej, z Krakowa i tak dalej, i tak dalej. Otóż z ustaleń kolegów z Onetu, właściwie z rozmowy z panem Adamem Pietrowskim przeprowadzonej, wynika, że tutaj chyba chodzi o grunty. Tu chodzi o grunty leżące wokół stadionu Wisły, ponieważ no, ten przedstawiciel inwestorów powiedział, że oni chcą też zainwestować nie tylko w sam klub, ale też i w okolice. Tam jest 6 hektarów, słuchajcie, ziemi wokół stadionu. Otóż obok Błoniów, kto był w Krakowie kiedyś, kto był na stadionie przy Reymonta, ten wie, no jest to przyjemna okolica, bardzo blisko centrum, nawet na piechotkę można dojść do rynku głównego, w zależności tam od komunikacji, w 5 minut można myknąć taksóweczką. Słuchajcie, 6 hektarów przy zbiegu ulicy Reymonta i Chodowieckiego i oni planowaliby tam od razu budowę też kompleksu hoteli. Notabene w planie zagospodarowania, co już żeśmy sprawdzili, plan zagospodarowania dopuszcza tam postawienie budynków do 35 metrów na ulicy od strony Reymonta i do 15 metrów wysokości od Chodowieckiego, czyli naprawdę fajny kompleks hoteli, spa, może jakiegoś centrum medycznego, akademii piłkarskiej. Tylko słuchajcie, w tym wszystkim jest jeden szkopuł. Wchodząc w posiadanie jakby Wisły Kraków, czyli przejmując Wisła Kraków S.A., nie przejmuje się tych gruntów. O czym tenże przedstawiciel inwestorów, pan Adam Pietrowski, dowiedział się od dziennikarzy Onetu. Zareagował na to słowami: aha, to nie wiedzieliśmy. No to teraz, jak już wiecie, to co dalej? No on mówi, no nie mogę dać odpowiedzi, muszę porozmawiać właśnie z panem Vanną Lee, z panem Matsem Hartlingiem. Jesteśmy jutro umówieni na rozmowę z prezydentem Krakowa, z prezydentem Majchrowskim. Złożymy mu propozycję, jaką mamy wokół, wobec tych
terenów, prawda, co my tam nie chcemy zbudować, prawda, no Kraków zyska. Tylko problem polega na tym, że prezydent Jacek Majchrowski nie ma nic do powiedzenia w kwestii tych terenów. Te tereny należą cały czas do Towarzystwa Sportowego Wisła. One zostały im jakby przekazane w 1997 roku w dzierżawę wieczystą na 99 lat, ale wiecie jak to dzisiaj jest, można wykupić, to jest, dostali jeszcze bardzo wysoką 99% jak w podobnych przypadkach upust i więc zupełnie za darmo, zaznaczeniem, że przez 10 lat nie wolno ich gdzieś dalej odsprzedać. Ale ten termin już minął w zeszłym roku, w 2017 roku, więc teraz TS Wisła jak najbardziej te tereny może komuś odsprzedać, ale odsprzedać, nie dać w prezencie. Po prostu kupując Wisłę, spłacając te, to nie jest tak, jak być może się wydawało, choć nie chcę mi się wierzyć, że ci inwestorzy myśleli, że jakby przejmując Wisłę wraz jej z długami, że za te 12 milionów, które do końca roku muszą już przelać na konto i spłacając piłkarzy i zobowiązania wobec miasta, za wynajem stadionu i tak dalej, wszystkie zobowiązania licencyjne, że przejmą też te tereny. Te tereny są warte 100 milionów złotych. To jest 6 hektarów, jak wspomniałem, tuż obok Błoniów, rzut beretem od krakowskiego rynku, czyli absolutnie kąsek, za który no, TS Wisła bardzo możliwe, że będzie chciało Stowarzyszenie Sportowe Wisła teraz te tereny sprzedać i nawet bardzo możliwe, że tym inwestorom, no, ale sprzedać, tak, za kolejne 100 milionów, więc bardzo, chyba że słuchajcie, się okaże, że inwestorzy, mówiąc o zainwestowaniu 130 milionów, mają na myśli 30, prawda, na bieżącą działalność Wisły, na spłacenie wszystkich praw licencyjnych, na spłacenie piłkarzy i tak dalej, żeby dograć tym składem, dać, grać dalej tym składem. 30 z tych 130, a 100 no to na kupienie tych terenów, które po wybudowaniu tego kompleksu, tych hoteli, jak mówię, 35-metrowych budynków, jakiegoś nowoczesnego takiego kompleksu, że one na siebie będą zarabiać. No byłaby to bardzo, bardzo długofalowa inwestycja, no ale jak pamiętacie, mówili inwestorzy właściwie głosem Adama Pietrowskiego o tym, że już nie mówiąc co prawda, nie dając ram czasowych, że Wisła wróci do dawnej świetności i będzie jak równy z równym rywalizować z Realem Madryt i z Barceloną. Do tego obawiam się, do spełnienia tego marzenia potrzeba kolejnych 130 milionów. Także słuchajcie, wielka zagadka, ale chyba już wiemy, gdzie jest ten haczyk. Ten haczyk jest w gruntach. I teraz słuchajcie, wszyscy życzliwi Wiśle, ale nie tylko Wiśle, całej polskiej piłce, bo całej polskiej piłce, całej ekstraklasie powinno zależeć na tym, żeby Wisła nie spadła do czwartej ligi, żeby dalej egzystowała, żeby egzystowała na takim poziomie, jak grała, jak na obecnym, a nie juniorami. Oczywiście jest taka możliwość, że prawda, piłkarze nie zostają spłaceni, zostawiają wezwania do zapłaty, odchodzą za darmo, znajdują sobie nowe kluby, a Wisła dogrywa sezon do końca juniorami. Fatalny scenariusz, bo co z tego? To jest scenariusz na poszukiwanie nowego inwestora. Tutaj ten inwestor, chciałbym, żeby się nie okazało, że jedyną motywacją tych inwestorów kambodżańsko-szwedzko, Nobel Capital Partners brytyjskich, jest próba przejęcia gruntów, bo wówczas, kiedy oni uzależniają swoje dalsze decyzje od rozmowy z prezydentem Majchrowskim, no to po prostu się wycofają, tak? Stwierdzą, no nie, to nie jest tak, że my przejęliśmy Wisłę razem z tymi gruntami, przecież razem ze stadionem. Ten stadion jest przecież miejski, grunty są, jak mówię, należą do TS Wisła, które też ma swoje długi i może sprzeda, ale jak mówię, jeśli sprzeda, no to za naprawdę grube pieniądze. Więc mam nadzieję, że to nie jest główna motywacja, nie były te grunty, no bo po prostu wszystko skończy się fatalnie. Czekamy na
na to, aż coś się wreszcie wyjaśni, aż ktoś coś powie otwartym tekstem, może właśnie ci główni udziałowcy, bo ich przedstawiciele póki co, pan Adam Pietrowski chyba występuje tutaj w roli przyszłego ewentualnego dyrektora sportowego, no ale szkoda, że nie zatrudniono jakiejś agencji takiej komunikacyjnej, jakiejś profesjonalnej agencji PR-owej, bo mówię, ten chaos sprawia, że wszyscy jesteśmy rozdarci w oczekiwaniu i mogę tylko życzyć, żeby wszystko się ułożyło, żeby naprawdę ten pan Vanna Lee z Kambodży okazał się takim świętym Mikołajem dla Wisły Kraków, jej kibiców i dla całej polskiej piłki, dla całej ekstraklasy, czego Wam, drodzy widzowie, życzę z okazji świąt Bożego Narodzenia. Zostawiajcie w komentarzach swoją opinię, czy Wy coś z tego chaosu rozumiecie więcej. Czy wy macie jakieś... No bo słuchajcie, im więcej mądrych głów, tym może dowiemy się, na czym tak naprawdę stoimy. Może ktoś w ogóle się zna na jakiejś grubej finansjerze i rozumie, jak w takim razie inaczej ci inwestorzy mogliby zarobić, tak? No bo nikt tego nie robi z miłości do polskiego klubu Wisła Kraków, tylko po prostu, żeby zarobić pieniądze. Można zarobić pieniądze i Wisła na tym może zyskać, a może być zupełnie przeciwnie. To byłby fatalny scenariusz. Czekam na Wasze opinie i do zobaczenia już wkrótce.